Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy jeden z najmniejszych smartfonów, jakie są na rynku, Xperia U od Sony. Xperia U to najmniejszy smartfon z linii stylistycznej Xperia Next, którą Sony zaprezentowały jakiś czas temu, w związku z tym jest wykonany w całości według prawideł tej linii stylistycznej, co znaczy mamy do czynienia z urządzeniem o takich mocnych, prostokątnych konturach, bardzo zdecydowanych, spłaszczonych po bokach i na górze. Telefon w związku z tym można postawić i on będzie sobie bez problemu stał. Świetnie wpasowuje się w dłoń, dlatego że jest niewielki, to jest naprawdę małe urządzenie. Jest również lekki, więc świetnie leży w kieszeni, nigdy nie przeszkadza. Jest zrobiony też ze świetnych materiałów, bo z takich gumowanych plastików, które się nie rysują, na froncie jest szkło hartowane, jakiegoś typu, które ma chronić ekran przed zarysowaniami. Bardzo podoba mi się natomiast to, że wprowadzono kilka zmian w stosunku do innych, większych modeli jak Xperia P i S. Można na przykład telefon rozebrać, to znaczy, że można sobie ściągnąć klapkę. Jest również dostęp do baterii, możemy ją własnoręcznie wyjąć i wymienić, jeżeli będziemy mieli ochotę. Natomiast nie podoba mi się to, że niestety nie ma slotu na karty pamięci, w związku z tym nie da się rozbudować 4 giga, które znajdują się w urządzeniu. No i to niestety dla sporo użytkowników to może być niestety za mało. Natomiast podoba mi się to, że wprowadzono jeszcze dwie inne zmiany. Przede wszystkim fakt, że ten pasek, który znajduje się pod ekranem, taki przezroczysty, który zawsze można znaleźć w telefonach z serii Xperia Next, świeci, ale świeci na różne kolory i on dopasowywany jest, kolor tego paska jest dopasowany do tego, co znajduje się na ekranie, do na przykład motywu, który mamy akurat w telefonie włączony, albo na przykład do tego, co znajduje się w galerii, którą przeglądamy. Jeżeli mamy na przykład jakąś pomarańczową tapetę albo zdjęcie, to również ten pasek będzie świecił na pomarańczowo. To nie jest wcale praktyczne i do niczego w zasadzie nieprzydatne, ale tak naprawdę rewelacyjnie wygląda i potrafi zrobić wrażenie. Podoba mi się również to, że ten taki dolny podbródek, element, który znajduje się na samym dole telefonu, da się wymienić, zdjąć i w zestawie dostajemy drugi, biały, albo w różnym kolorze, w zależności od tego, jaki macie zestaw i można dzięki temu zaszaleć jakoś tam kolorystycznie ze swoim telefonem. To też z całą pewnością nie jest wielce praktyczna cecha, ale może się podobać. Ponadprzeciętny jest zestaw, który dostajemy wraz z Xperią U, dlatego że oprócz tego drugiego podbródka, który dostajemy w zestawie, który można sobie wymienić, dostajemy również folię na ekran, którą można sobie przykleić, mimo że mamy do czynienia ze szkłem hartowanym, w związku z tym Sony dba, żeby nasz telefon wyglądał jak najdłużej, jak najlepiej. Podoba mi się również to, że dostajemy dobre sławki w zestawie i jest również taki adapter, który pozwala zmienić kartę microSIM, jeżeli takie już macie, na dużą kartę SIM, dlatego że telefon pracuje właśnie na tych większych. I rzeczywiście to rzadko się zdarza, żeby w pudełku znaleźć tyle fajnych gadżetów, szczególnie jeżeli kupujemy telefon w takiej cenie. Podoba mi się również bardzo ekran samego urządzenia, dlatego że to jest mały ekran, 3,5-calowy, ale o świetnej rozdzielczości 480x800, która na takim ekranie daje perfekcyjną czytelność wszystkich małych czcionek i konturów. Ostrość jest naprawdę rewelacyjna. Dodatkowo to jest ekran wsparty silnikiem Bravia, co oznacza, że mamy do czynienia z rewelacyjnymi, nasyconymi, mocnymi kolorami, dobrym kontrastem, dobrą jasnością, dobrą czytelnością w jasnym słońcu i z całą pewnością ekran w Xperia U zasługuje na pochwałę. Za procesor również należą się plusy dla Xperia U, dlatego że mamy do czynienia z dwurdzeniową jednostką, taktowaną zegarem 1 GHz, jest 512 MB pamięci RAM i z całą pewnością jest jeden z szybszych w swojej klasie procesorów, taki, który zapewnia rewelacyjną szybkość, bardzo dobrą w codziennej pracy i rzeczywiście myślę, że wszyscy użytkownicy Xperia U będą zadowoleni z tego, jak szybko telefon otwiera jakieś aplikacje, wczytuje strony internetowe albo po prostu z płynności działania. Jeżeli porównacie sobie telefon w testach benchmarkowych z innymi urządzeniami, to z całą pewnością jest mniej więcej tak samo szybki jak Xperia P czy na przykład Xperia Soda, czyli telefony jednak droższe. Radzi sobie również w porównaniu bezpośrednim z Galaxy S Advance'em, jest sporo szybszy, może nie sporo, ale trochę szybszy niż Samsung Galaxy S2. Wyraźnie szybszy, kiedy go się używa w codziennym użytkowaniu. W związku z tym dwa rdzenie Xperia U zapewniają bardzo dobry komfort pracy w codziennym życiu. Xperia U, którą ja testowałem, niestety została dostarczona w wersji z Androidem 2.3. W trakcie testowania pojawiła się informacja, że została już rozpoczęta aktualizacja do nowszej wersji, do 4.0, czyli Androida ICS, natomiast niestety do mnie nie dotarło. Ja sprawdzałem dosłownie kilkanaście minut temu, czy ta wersja już się pojawiła dla tego konkretnego urządzenia, które ja trzymam w dłoni, ale niestety nie, co jest wielką szkodą, bo przez to nie mogłem przetestować urządzenia na oprogramowaniu, które pojawi się dosłownie za chwilę. Natomiast na Androidzie 2.3 nakładka Xperia czy Timescape, którą znajdziecie w tym urządzeniu, działa bardzo stabilnie, bardzo płynnie. No i to jest ten interfejs, który można znaleźć w identycznej wersji w Xperia P, Sola albo S, co oznacza, że mamy do czynienia z urządzeniem, w którym mamy 5 pulpitów maksymalnie, dedykowane widgety przygotowane przez Sony, niektóre z nich bardzo ładne, bardzo ciekawe. Jest również świetna integracja z Facebookiem na różnych poziomach menu. No i mamy do czynienia po prostu z ładnym, estetycznie wyglądającym, przyjemnym dla oka interfejsem. Te integracje z Facebookiem można zobaczyć w różnych aplikacjach, na przykład w odtwarzaczu muzyki. Dzięki kliknięciu odpowiedniego klawisza możemy szybko zapostować to, czego słuchamy, pochwalić się naszym znajomym, że znaleźliśmy jakąś fajną piosenkę. W odtwarzaczu muzyki są również znane dla i często spotkane w Sony, w telefonach od Sony elementy, na przykład klawisz nieskończoności, który pozwala na wyszukiwanie tekstu do piosenki albo na przykład klipu na YouTubie. Cały interfejs jest ładnie animowany, jest bardzo fajna, estetycznie wyglądająca animacja przewijania okładek.
Podoba mi się również to, że również w odtwarzaczu muzyki ten pasek przezroczysty, który znajduje się pod ekranem, będzie świecił w zależności od tego, w jakim kolorze jest okładka albumu, który słuchamy. I to wygląda ładnie, estetycznie, efektownie. Podoba mi się również bardzo jakość dźwięku odtwarzanego przez Xperia U, bo telefon gra naprawdę bardzo dobrze i z całą pewnością może zastąpić taki przenośny odtwarzacz muzyki. Nie podoba mi się natomiast, albo mniej mi się podoba odtwarzacz wideo, dlatego że nie ma dedykowanej aplikacji, filmy można znaleźć w galerii i niestety telefon nie radzi sobie ze wszystkimi filmami, które możemy do niego wgrać. Radzi sobie z rozdzielczością tylko HD, nie odtworzy filmów Full HD. No i raczej polecałbym, jeżeli chcecie oglądać filmy na Xperia U, zainstalowanie dedykowanej aplikacji z sklepu Google Play. Z tyłu budowy znajdziemy aparat, który robi zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli, wsparty diodą doświetlającą scenerię, natomiast dioda nie jest z całą pewnością jakoś bardzo mocna, w związku z tym odradzam robienie zdjęć w ciemniejszych scenariach, bo one nie wyjdą dobrze. Podoba mi się natomiast to, że telefon na prawym boku ma klawisz spustu aparatu, rzadko spotykana cecha w nowych telefonach, ale bardzo wygodna, bo dzięki temu dużo szybciej i dużo łatwiej zrobić zdjęcie, ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie, dlatego że ten klawisz jest oczywiście dwuskokowy. On nie jest bardzo, bardzo wygodny, dlatego że jest cienki, natomiast ma miły, przyjemny skok, w związku z tym łatwo się go używa. Podoba mi się również to, że w interfejsie aparatu znajdziemy znane i cenione w telefonach od Sony elementy, jak na przykład możliwość robienia zdjęć w trójwymiarze takim przeciągnięciem, albo ten tryb wyjątkowo widowiskowy multi-angle, który pozwala udawać trochę wyświetlanie trójwymiaru na dwuwymiarowym urządzeniu i można się tym pochwalić przed znajomymi, to rzeczywiście fajnie wygląda. Jeżeli chodzi z kolei o jakość robionych zdjęć, nie jest już niestety tak dobrze, dlatego że ona jest przeciętna. W telefonie bardzo agresywnie działa odszumianie tych zdjęć, niestety gubione jest dużo szczegółów. Podobnie będzie z nagrywaniem wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 720p przy dobrej płynności, ale niestety również tych szczegółów nie jest zarejestrowanych dostatecznie dużo. Przeglądanie internetu w urządzeniu, które ma ekran w rozmiarze 3,5 cala, z całą pewnością nie jest jakoś magicznie wygodne, natomiast dobra rozdzielczość ekranu sprawia, że wszystkie, nawet małe czcionki są czytelne, a bardzo szybki procesor sprawia, że wszystkie strony są renderowane w rewelacyjnej szybkości. Trochę nie ma sensu mówić o możliwościach samej przeglądarki, dlatego że przy aktualizacji do Androida 4 ona zostanie zmieniona, poprawiona i będzie działała z całą pewnością jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. Pamiętajcie, że trochę ciężej niż do tej pory jest zainstalować na urządzeniach, które mają Androida 2, 3 i 4.0 wtyczkę Flash, który pozwala na wyświetlanie animowanych treści na stronach, ale ciągle da się to zrobić, w związku z tym poszukajcie jej w sieci, jeżeli kupicie Xperia U. Z całą pewnością jako narzędzie do przeglądania internetu Xperia U sprawdza się. Podsumowując, Xperia U to taki telefon, który ma dużo, dużo zalet, dlatego że ma dobry ekran, bardzo dobry procesor i fajną jakość wykonania w połączeniu z ciekawym designem. No natomiast są tylko dwa małe minusy i przede wszystkim to jest nierozszerzalna pamięć, która rzeczywiście dla niektórych użytkowników może być za mała. No i również ten mały ekran, który też pewnie nie wszystkim się sprawdzi, szczególnie fanom multimediów. Natomiast oceniając telefon, nie można zapominać o jego cenie. Ja sobie przejrzałem, ile taki telefon kosztuje na wolnym rynku. No i to jest około 700 zł, co oznacza, że mniej więcej 100 zł taniej niż trzeba byłoby wydać za Xperia Sola i 150 zł taniej trzeba byłoby wydać za Samsunga Galaxy S2. Co oznacza, że w swojej kategorii tanich dwurdzeniowców Xperia U nie ma żadnej konkurencji, bo jest po prostu najtańsza. W związku z czym ja telefon polecam gorąco, jeżeli tylko ktoś ma ograniczony budżet, a chce kupić szybki telefon, nie ma nic lepszego na rynku. A co Wy sądzicie o Xperia U? Czy uważacie, że taki mały, tani dwurdzeniowiec ma prawo bytu? Może ktoś z Was już tego telefonu używa i ma jakieś przemyślenia? Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach. Zapraszam Was również do innych programów ISTV, na naszego Facebooka, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co wybrać. Piszcie, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! We'll be right back.